Brazylia wygrywa Copa America, a Gabriel Jesus wyrzucony z boiska. Schodząc do szatni, delikatnie mówiąc, był zdenerwowany. A także odpowiedź Brazylijczyków na słowa Leo Messiego. Witam Was, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Pola Pogby, który z przymusu pojechał na przedsezonowe tournée. Ander Herrera, nowy piłkarz PSG, o Neymarze i Kylian Mbappé. Antoine Griezmann ukarany, jakby na to nie patrzeć, przez swoje dziecinne zachowanie. Pod ostatnim filmem naprawdę zarobiliście robotę, bo było ponad 6000 łapek w górę. Bardzo Wam za to dziękuję. A dziś rzucam Wam wyzwanie, powiedzmy 500 łapek w górę. Oczywiście jest to o wiele mniej niż 6000, ale naprawdę duża liczba i bardzo cieszy. A teraz proszę Was o uwagę, bo będziecie mogli wygrać konsolę PlayStation 4. Konkurs będzie trwał 30 dni, więc macie dużo czasu na wykonanie zadania. A już tłumaczę, co musicie zrobić, aby ją wygrać. Po pierwsze, w grze Football Team musicie wbić 30 poziom piłkarza. Po drugie, subskrybować nasz kanał, a po trzecie, zaobserwować mnie na Instagramie. To tylko tyle, nie musicie robić nic więcej. Jeżeli będziecie mieli już 30 poziom, wyślijcie mi zrzut ekranu na tego maila. Macie go też w opisie tego filmu, więc nie musicie przepisywać, wystarczy skopiować. A naprawdę warto wziąć udział, bo oprócz konsoli będziecie mogli zagrać razem ze mną w naszej drużynie Landrinki albo w naszej akademii. Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału, naprawdę warto i zapraszam do oglądania. W niedzielę odbyło się finałowe starcie Copa America pomiędzy Brazylią a Peru. Zdecydowanym faworytem w tym meczu była oczywiście Brazylia i tak też się stało. Gospodarze tego turnieju pokonali rywali 3-1 i to oni tym razem są najlepszą ekipą Ameryki Południowej. Jednak finałowy mecz, tak samo jak starcie o trzecie miejsce, nie obyło się bez kontrowersji. Od początku tego spotkania to gospodarze kontrolowali przebieg meczu. Grali pewnie, utrzymywali się przy piłce, a gdy już ją stracili, to nie pozwalali przedostać się rywalom pod własną bramkę. Pierwszy gol padł już po 15 minutach. Zdobył go Everton, a asystował Gabriel Jesus. W samej końcówce spotkania doszło jednak do sensacji. Peru doprowadziło do remisu. W polu karnym piłkę ręką zagrał Thiago Silva i arbiter wskazał na wapno. Peru wyrównało. Ale taki wynik był tylko przez chwilę. Trafienie z rzutu karnego padło w 44 minucie, a gol dający Brazylii ponowne prowadzenie już po 180 sekundach. Tym razem strzelcem gola okazał się Gabriel Jesus. Z zimną krwią pokonał bramkarza. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił. Jednak w 70 minucie Jesus, który był bohaterem Brazylijczyków, miał już asystę i gola, wyleciał z boiska. Obejrzał drugą żółtą kartkę, a sędzia odesłał go do szatni. Był tak zdruzgotany tą decyzją, że w tunelu usiadł na schodach i zaczął płakać. A tak schodził do szatni. Od tego czasu Peruwieńczycy uwierzyli w siebie i zaczęli atakować. Ale nie potrafili przerwać się przez obronę Brazylii. Wynik 2-1 utrzymywał się do 90 minuty. Wtedy Everton Solares wywalczył 11 dla swojej drużyny. A do jej wykonania podszedł gracz angielskiego Evertonu Richarlison i pokonał bramkarza. Brazylia wygrała 3-1. Był to ich 9 triumf w Copa America. Mam też dla Was jeszcze jedną śmieszną sytuację. Dani Alves myślał, że sędzia zakończył mecz, ale jednak trzeba było grać dalej. Koniecznie zajrzyjcie też na kanał Obstawiamy. Tam przed chwilą wleciał film dotyczący historii Ariana Robena, a w tym filmie możecie wygrać koszulkę ze sklepu Bayernu Monachium. Film pojawia Wam się teraz w karcie, ale macie go też w opisie tego filmu. Jeśli już tam będziecie, napiszcie, że jesteście ode mnie, a ja na pewno odpiszę Wam na ten komentarz. Ostatnio odbył się też konkurs na te dwie piłki, które mogliście wygrać dzięki Obstawiamy Info. Oto zwycięzcy, moje gratulacje. Napiszcie do mnie na maila, którego macie w opisie tego filmu w celu odebrania nagrody. Po ostatnich słowach Leo Messiego na temat przekupowania arbitrów oraz ustawionych meczów, w świecie piłki wybuchła wojna.
Po niedzielnym finale Copa America na wypowiedź Argentyńczyka zareagował Marquinhos, reprezentant Brazylii. Kiedy przegrywasz, nie możesz tracić rozumu i musisz zaakceptować wynik. W karierze Messiego było tak wiele błędów sędziowskich na korzyść Barcelony, ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś wspominał na temat korupcji. Kolejną szpilkę Messiemu wbił Thiago Silva. Szanujmy się, nie jest przypadkiem, że mamy na koncie 5 zwycięstw na mundialu i żadne z nich nie było skradzione. Przypomnę tylko, że Leo nie wyszedł po odbiór medalu za zajęcie trzeciego miejsca na znak protestu. Arbiter wyrzucił go, jak i medala z boiska, za to, że się przepychali. W obronie obu panów stanął reprezentant Chile Arturo Vidal, który powiedział: sędzia chciał być gwiazdą tego spotkania. Wytłumaczcie mi, jak można wyrzucić dwóch kapitanów reprezentacji za to, że trochę się poprzepychali. Nie może być tak, że sędzia podejmuje decyzje chwilowymi emocjami. Przecież nikt nie wyciągał rąk do bicia, nikt nikogo nie uderzył w twarz. To nie było nic poważnego. Oni przepychali się klatkami piersiowymi. To normalne w piłce. Nie mogą być za takie coś ukarani czerwoną kartką. Ta decyzja była po prostu żałosna. A co wy sądzicie o tym całym zamieszaniu na koniec Copa America? Dajcie znać w komentarzu. Paul Pogba w końcu pojawił się w Manchesterze. Po długiej przerwie, naprawdę długiej, bo on jako jedyny z drużyny pozostawał na wakacjach, a jego koledzy w tym czasie już trenowali. Na zdjęciach nie wygląda na zachwyconego. Znowu musiał pojawić się jako piłkarz Manchester United, a liczył, że do tego czasu będzie już piłkarzem innego zespołu. Mówi się o powrocie do Juventusu albo o transferze do Realu Madryt, gdzie Zinedine Zidane ma na niego czekać. Jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że on jako jedyny z całej drużyny nie miał na sobie klubowej marynarki. Najgorsze jest to, że z jego powodu został zwolniony José Mourinho, a teraz on sam chce odejść. Wyraźnie unikał fotografów, a na klubowych zdjęciach, które pojawiły się w sieci, znajduje się w oddali na drugim planie. Nie jest tajemnicą, że Mino Raiola ma za zadanie przeprowadzić transfer, o czym sam powiedział otwarcie. W te wakacje Paul był w Chinach, gdzie reklamował własną markę wspólnie z Adidasem, a następnie udał się do Nowego Jorku. Pokazywał na swoim Instagramie swój trening z tego miasta. United też zwlekało z ogłoszeniem kadry na przedsezonowe tournée, ale ostatecznie on, jak i Romelu Lukaku pojawili się na liście. Przykre jest to, że Pogba został postawiony wyżej niż dobro klubu. Zwolniono trenera, a jego nie. Taka sytuacja na pewno nie miałaby miejsca, gdyby klubem rządził Sir Alex Ferguson. U niego żaden piłkarz nie był ważniejszy niż klub. Między innymi dlatego David Beckham pożegnał się z czerwonymi diabłami. Były piłkarz Manchester United, a nowy PSG Ander Herrera powoli zadomawia się w Paryżu. Ostatnio udzielił też wywiadu, w którym wypowiedział się na temat Neymara, jak i Kylian Mbappé. Z każdym chciałbym zagrać, zaczynając od graczy, którzy mają niesamowity poziom i doświadczenie, takich jak Thiago Silva. Również Marquinhos, który ma wyjątkową karierę, mimo że był tak młody. Będę grał u boku jednego z moich ulubionych graczy, Marco Verratti'ego, który jest spektakularny jako pomocnik. Zawsze myśli o drużynie. Będę miał też przyjemność zagrać z takimi piłkarzami jak Angel Di Maria, Kylian Mbappé i Neymar. A także numerem 9, który jest prawdopodobnie najlepszym na świecie. I mówię tu oczywiście o Edisonie Cavani. Myślę, że to dobra grupa i jestem tutaj, aby przyczynić się do ich sukcesu. Jeśli chodzi o Mbappé, to w chwili obecnej ma lepsze liczby niż Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, kiedy byli w tym samym wieku. Dziś pod względem liczb ich przeważa, ale jedną z rzeczy, które podziwiam zarówno u Messiego, jak i u Cristiano, to jest ich ciągłość. Są powtarzalni rok po roku, to bardzo trudne do wykonania. Mbappé ma wszystko, czego potrzeba, aby tam się dostać, ale czas pokaże, czy uda mu się utrzymać go konsekwentnie. Jeśli tak, to możemy patrzeć na następnego dużego gracza na najbliższych 10-15 lat. Jak donosi telewizja ESPN, Antoine Griezmann zostanie ukarany przez Atletico Madryt. Nie pojawił się na pierwszym treningu. Jest to oczywisty protest, aby przyspieszyć jego transfer do FC Barcelony. Atletico liczyło na zapłatę 120 milionów euro, ale od razu, ani jak chce to zrobić Barcelona, rozłożyć całą kwotę na raty. Na takich warunkach nie zamierzają oddać swojego piłkarza. A Barcelonie bardzo zależy, aby obniżyć cenę za tego gracza. Musimy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu ma on ważną umowę z Atletico. A jeśli nie stawił się na treningu, to jest to jej ewidentne łamanie. Klub z Madrytu zamierza rozpocząć postępowanie dyscyplinarne, które ukarze Francuza. Jest to wręcz śmieszna sytuacja. Nie przystoi takie zachowanie tak profesjonalnemu piłkarzowi. Jeśli ma ważny kontrakt, to musi go wypełnić do ostatniego dnia. Trzeba zachowywać się jak mężczyzna, a nie rozkapryszone dziecko, któremu rodzice nie kupili zabawki. Bo to klub dbał o niego przez te lata, tak samo jak robią to rodzice o dziecko, a on się im odwdzięcza w taki sposób. Naprawdę żałosne zachowanie.